Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie, jest piąty dzień jesieni, a my spotykamy się ponownie w grze Stardew Valley. Słuchajcie, mamy dzisiaj urodziny Elliota i jeśli dobrze pamiętam dokładnie, mam trochę tych piórek, to są jego ulubione rzeczy, więc bez problemu mu to wręczę. Słuchajcie, w ostatnim odcinku dostaliśmy coś takiego, slot Skeleton M i chciałbym to zostawić w moim pokoju, bo wydaje mi się, że jest to jedynie jeden z elementów. Prawdopodobnie z przodu jest tutaj część głowowa, chociaż być może jest jeszcze jakiś rozbudowany tułów i dopiero część głowowa. No a tu już chyba się kończy po prostu częścią płetwową. W każdym razie podejrzewam, że trzeba złożyć cały ten szkielet z kilku różnych części, dlatego postawimy sobie od razu pierwszą. Słuchajcie, zobaczmy co w telewizorze. No, jutro będzie powiedzmy ok, a duchy? Duchy są dziś neutralne, zresztą dziś duchów chyba nawet nie potrzebujemy. No dobra, Penny się dzisiaj nie nagadała z nami. Właściwie na szczęście. Poszukajmy jeszcze tylko w domu kota, bo wydaje mi się, że kot powinien być w domu. No nie, ja go nie widzę. Wydawało mi się, że kot powinien być w domu, bo pada deszcz. No ale gdzieś tam się schował. Zobaczmy, co takiego w poczcie na nas czeka. Okej, okay. Lia dziękuję nam za pojawienie się na pokazie artystycznym, był to wielki sukces, sprzedała prawie wszystko, bla bla bla. No i mówi, że ma nadzieję, że zobaczy się z nami niedługo. Robin w tym czasie dalej pracuje przy naszym domu. Miód mi się pojawił, miód więc sobie wrzucam od razu do skrzyni. Tu jest, dobra. Majonez właściwie też. Jabłka mogę wywalić. To wszystko mogę już powywalać, to już mi się nie przyda. O, właśnie, 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 właśnie. To jest coś, słuchajcie, czego nie sprawdziliśmy w ostatnim odcinku, a pisaliście mi wielokrotnie, że da się już to zrobić. Podchodzimy sobie do maszyny z majonezem i słuchajcie, da się w końcu zrobić to, o czym mówiłem wielokrotnie, czyli Void Mayonnaise. Voidowy majonez, bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego już się pojawiło. Aha, i mamy również inną bardzo ważną rzecz do zrobienia. Mianowicie... Musimy, słuchajcie, przerobić 4 sztuki, czyli dokładnie tyle, ile mamy wełny na materiał, ponieważ posłuży nam to do zrobienia młynu. Młyn posłuży nam oczywiście do robienia mąki. Ta mąka nie jest mi jakoś szczególnie do niczego potrzebna, ale jako, że jest to nowa rzecz w grze, która prawda pojawiła się w dodatku 1.1. Wow, wow, siema. Sweet Gambery, czyli dziś kończymy kolejną istotną rzecz, słuchajcie, zaraz was zabiorę. Ale się jaram, dobra, w końcu się trochę rzeczy zaczyna ruszać, bo się bałem, że ta jesień to tak właściwie nic się nie będzie działo, poza tym oczywiście skończeniem Community Center, które jest już zaraz za rogiem. Prawdopodobnie za 3 odcinki będziemy w stanie skończyć wszystkie zbiory w Community Center. To będzie bardzo, bardzo ważny moment, szczególnie, że jak już się dowiedziałem, odblokuje nam on ważnego questa. Questa, którego zresztą zaczęliśmy sprawdzać w ostatnim odcinku. Ogólnie poczytałem troszeczkę o tych rzeczach, które się pojawiły w wersji 1.1. Jestem zaskoczony właściwie, ile z nich udało nam się już odkryć w pierwszym odcinku. Nie ma ich jakoś szczególnie dużo, ale są w miarę fajne. Chyba, że oczywiście gracze jeszcze nie wszystko odkryli, a warto brać taką sytuację pod uwagę, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Dobra, słuchajcie, bo ja nie doczekam, nie chcę czekać dłużej, wsiadamy na koń i patatajamy. A patatajamy, słuchajcie, do Forgotten Woodsów. Forgotten Woodsów, Forgotten Woods to się nazywa, tak? O, zresztą po drodze mamy cygankę dzisiaj, więc totalnie warto się w tym kierunku udać. Zobaczymy, coś ciekawego ona dziś oferuje. Poza Rare Seedem, którego bierzemy zawsze. Skorpion Carp? Co to jest? To jest jakaś nowa ryba. Ciekawe, słuchajcie, kupimy, chociażby po to, żeby zrobić wpis do księgi. Mam nadzieję, że kupienie przedmiotu robi wpis do księgi. Fish stew, fish bean bass. Modern end table, taki po prostu sześcian. To nawet nie ma dzisiaj, słuchajcie, Rare Seeda. Dobra, to w takim razie wsiadamy znowu i lecimy dalej przed siebie. Kurde, tu się będzie trudno niedługo przedostać, bo koń potrzebuje troszkę więcej miejsca niż my. Dobra, ty stój, a ja się zajmę tutaj towarzystwem. Niebieskie jajko, fajnie, bo mieliśmy chyba do tej pory same zielone. Zrobimy oczywiście pełne zbiory. Nawet chyba nie ma co podnosić tego dziadostwa, wiecie?
Już oczywiście mam komplet. Zresztą zebranie tego kompletu zajęło mi bardzo dużo czasu. Szkoda, że szum ustał w czasie, kiedy gra muzyka w trakcie deszczu. Dobra, słuchajcie, jeszcze żeby przytoczyć sytuację. Kiedy klikniemy prawym na tą statuę, Old Master Cannoli, still searching for the sweetest taste, wciąż poszukuje najsłodszego smaku. A tutaj mamy coś takiego jak Swim Gamberry, it's by far the sweetest thing you've ever smelled. To jest jak do tej pory najsłodsza rzecz, jaką w życiu powąchałeś, więc wręczamy mu jedną sztukę i... zaświeciły mu się oczka. I chyba muszę go kliknąć ponownie. O, słuchajcie. Ha, zobaczmy, czy mogę kliknąć go jeszcze raz. Okej, o co biega teraz? Strasznie dziwna sprawa, bo właściwie nic się nie stało. Halo, mistrzu Cannoli. No w bambuka mi zrobił. Chyba, że słuchajcie, quest teraz wygląda inaczej. Być może aktywowałem coś w innym miejscu. Z tego, co mi wiadomo, to po prostu tutaj się ten quest kończył. Ha. Podejrzane. A spróbuję mu przywalić po prostu. Jeszcze go podleję może. Ha. Bardzo ciekawe. Dobra, w każdym razie aktualnie nie wiem, co mam dalej zrobić w tym temacie. Więc zostawimy go w spokoju. Ja sobie przeanalizuję wasze komentarze, albo najlepiej po prostu rzucę okiem do netu, co w takiej sytuacji trzeba zrobić. Czy to jest jakiś bug? Czy to jest, nie wiem, jeszcze jakaś inna sytuacja? No nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie przeanalizuję tę sytuację i wrócimy tutaj, kiedy znajdę już jakieś rozwiązanie. Szkoda, bo myślałem, że on po prostu w tym momencie rozwinie mi moje tam życie, czy energię, którejś z tych dwóch. Dobra, to co by dzisiaj zrobić w takim razie? Na pewno lecimy znowu na farmę, żebym mógł podmienić materiał, który właśnie się wytwarza. Owoców jeszcze dziś nie zbieram, zrobię to jutro, kiedy będę już... O, zrobił się majonez, słuchajcie, jest majonez wojdowy. Nie mam miejsca w ekwipunku, więc najpierw muszę posprzątać. Co by sprzedać? Truskawki na pewno, wszystkie wywalamy. Grzyba też niech będzie. Po co ja te jajka noszę ze sobą? Przecież spokojnie mógłbym to już wywalić. A raz, dwa, cztery. Dobra, trochę tego będzie. Okej, okay. Resztę sobie zrobimy tam przy innej okazji. Podnosimy to, wkładamy to, zabieramy baterie, żeby mogły się ponownie naładować. Tu co chcieliśmy schować? Tu baterie miały iść. Tu miały iść baterie, a tu miało iść o to, dokładnie. To na razie zostawimy te sweet gambery, bo nadal nie wiem, co z tym tematem zrobić, trochę dla mnie podejrzane. A Starfisha widzę mogę sprzedać, bo już to mieliśmy wcześniej. Dobra, trochę się zakręciłem, ale już ready steady. To co by tu zrobić, słuchajcie? Aha, no wiem, co zrobić. Wsiadam na koń i patatajam na plażę. Będziemy szukać dzisiaj Eliota, który mam nadzieję kręci się w okolicach swojego domu. I mam nadzieję, że wręczymy mu prezent, na który sobie zasłużył. Kurde, pamiętacie, jak mówiliśmy, że po co mi ta stajnia, przecież tego konia nie będę używał ani razu, pewnie na niego nie wsiądę. A prawda jest taka, że od momentu, kiedy kupiliśmy tego konia, no to właściwie codziennie na nim patatajam. Dobra, jest Eliot w domu, cześć, najpierw z nim porozmawiamy. A teraz wręczymy mu prezent, jego ulubiony.
Od razu na siódemeczkę, super, z czwórki na siódemeczkę. Super, cieszę się, że ci się podoba. Miłego dnia życzę. Czekaj, to spróbuję teraz się odwiedzić. Czy będzie jakaś scenka? Będzie scenka! Kolejny muzyk. Tu ma drzewko bonsai. Ha! To nawet co, on nie powiedział proszę, a ja nie zapukałem, ja tak po prostu wbijam na chatę jak mi pasuje? Brawo ja. Dobra, może go najpierw pochwalmy. No, czyli oczywiście poza tym, że grajkuje sobie od czasu do czasu, pisze również książkę, o której wspominał wcześniej. Zresztą chyba jego powodem w ogóle przeprowadzania się w tę stronę jest to, żeby się wyciszyć i napisać tę książkę w spokoju. Czyli kończą się środki na życie. Wiesz, stary, prawda jest taka, że możesz. Mógłbyś po prostu zostać farmerem. It's just hard to be a farmer, you know. Come live on the farm, I could use some extra help. W sensie dziwna opcja, ale kliknąłbym ją z ciekawości, bo trochę nie wierzę, że on mógłby się zgodzić. Na pewno odrzuci moją ofertę. Ale zobaczmy, co się stanie. Jest w szoku, zobaczcie, nie spodziewał się tego. Rozgląda się po swoim pokoju. No i ma rację, nie powinien się poddawać, bo już coś zaczął. I chyba nawet nie idzie mu jakoś źle, tylko po prostu powoli. No dobrze. Upewnijmy się, że nie ma jeszcze tylko drugiej scenki, nie ma. Przepraszam bardzo. W takim razie ja wsiadam. O, wiem co możemy zrobić. Pada deszcz, słuchajcie. Więc zobaczymy, czy jest. Jest. Czy on coś oferuje w tym momencie? Okej, nie. Po prostu mówi, że cieszy się, że amulet faktycznie zadziałał. Ktoś z was pytał się, czym są te żółte strzałki po bokach ekranu, które nieraz widać. To jest rozwinięcie którejś mojej zdolności. Ono po prostu pokazuje, gdzie znajdują się przedmioty, które mogę podnieść. Widzicie, to nakierowuje mnie na tą muszelkę i tak dalej. To znaczy, że tam są trzy inne przedmioty po prawej. Dobrze. W takim razie... Cześć Penny, co słychać? Aha, już z tobą gadałem dzisiaj, to nie pogadałem więcej. Trudno. Co ja mam z questów głównych? Starfruta mamy przynieść Kentowi. Skąd ja mu wezmę Starfruta? Bo mi się wydawało, że to co mi rośnie teraz. No właśnie, że mi teraz rosną Starfruta. To są Sweet Gambery. Dajcie znać skąd wezmę Starfruta, będę wdzięczny. Wpadniemy chyba się przywitać z Clintem, nie? A, nie możemy już, bo jest po czwartej. Dobra, to wiem co robimy. To wracamy znowu na farmę, żeby znowu wrzucić wełnę. Żeby nam się tam wytwarzało to co trzeba. Tylko skoczymy jeszcze do naszego kolegi tutaj. A tu koń, wiesz co, to już sobie zrobi dzisiaj wolne. Ja już sobie wrócę na pieszo. Suery. Tak, słuchajcie, wiem, że tu jest pewna lokacja. Tu się otworzyła nowa lokacja, ale ona jest związana z questem, który będę mógł rozpocząć dopiero w momencie. Aha. Dobra, ale to nic stary, bo mam dla ciebie coś innego, to co lubisz. Okej, super. Żeby rozpocząć questa, o którym mówię, będziemy musieli skończyć Community Center, także zostało nam nadal kilka dni. No i za te kilka dni dopiero się za to weźmiemy. Dobrze, lecę na prawo, bo chcę się udać wózkiem do kopalni, żeby pogadać z krasnoludem, oczywiście celem zdobycia jego sympatii.
kopalnie, proszę bardzo. I skoczymy też chyba do tych kamieniołomów obok, bo coś tam mówiliście ostatnio, że coś ciekawego tam się dzieje. Czy chcę coś kupić? No nie chcę w sumie, powiem ci, nie chcę. Czy mam coś dla ciebie? Też nie mam. Dobra, jutro ci po prostu przyniosę. Jeszcze zostały 2 dni w tym tygodniu. Lecimy tutaj. Ja się szybko rozejrzę, czy jest coś nowego, ciekawego. Nope, rzekłbym. Nic tu nie ma. A to dziwne, bo widziałem screena, na którym były jakieś nowe typy kamieni w tym miejscu, których wcześniej nie widziałem. Nie wiem, dlaczego u mnie ich nie ma. Lecimy na bus stop. Amarant, amarant. Coś mi to mówi. Ja to chyba miałem w tą porę roku ogarnąć. Jutro może skoczę do piera, zobaczę, czy ma nasionka. Dobra. Może akurat do jutra Robin skończy upgrade'ować mój dom. Jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka albo nie pamiętacie, ona w tym momencie robi mi piwnicę. W piwnicy będę miał dużo miejsca, na przykład, nie wiem, na kegi, na te maszyny do sera, maszyny do jajka i tak dalej, i tak dalej. Dobra. To zrobione. Co jeszcze mogę dzisiaj zrobić? No tego kota bym pogłaskał, tylko go cholera nie ma. Ale pójdziemy do zwierząt zwykłych i pogłaszczemy. Jeści baterii. No trochę się tego zebrało. Dobra. Siema. A wy już śpicie, przepraszam najmocniej, nie ruszam was w takim razie, zbiorę sobie tylko rzeczy z tej strony. Śpicie, śpicie, nie przeszkadzajcie sobie, nie budzić się proszę. Nie panikować. Nie, nie chcesz. I Void Egg, super. Uprzątniemy, słuchajcie, to co się tu pojawiło. W ogóle to wypadałoby znowu trochę trawy skosić, bo wypadałoby. Mało jakoś strasznie wypada, mam wrażenie. Ile zużywam w sumie teraz tej trawy? Szesnaście na dzień chyba, nie? Dobra, przejdziemy sobie dołem. Przeoramy również tą część. Okej, przestało się, słuchajcie, dodawać, więc prawdopodobnie zapchaliśmy silosa. Podejdę tam na wszelki wypadek i to sprawdzę. Nie, to czemu? To dziwne. Dobra, tutaj poszło. Jakiegoś bloka chyba załapało. O, wiem co zrobimy. Skoczymy do slajmów i wrzucimy do inkubatora kolejny element. No i tu już zaczyna ładnie lecieć. Dobra. Dobiliśmy do 200. Dwustu 10. Dwustu 20. Już chyba tak spróbuję dobić do końca. No wiem, że takie monotonne i tak dalej, ale warto. 230. I 240, czyli full. Natomiast 244 chyba maksymalnie. Dobrze, proszę mnie nie atakować. Ja jestem z misją pokojową. No, szarżuj, szarżuj. Dobrze. Pięknie, dobra, tu już się niebieski będzie w takim razie wykluwał, a ja spróbuję jeszcze nalać wam wody. No co za mędy, ja im tu próbuję dobrze zrobić. O, o,
Co to za copulation? A w sumie róbcie co chcecie. Tylko potem, kurde, pewnie jakieś orgiety srogie będą odchodzić. Jak ich będzie więcej. Dobra, robi się późno. W ogóle nie wiem, kiedy mi zleciał ten dzień. W tej grze tak przyjemnie czas leci, że człowiek nawet nie wie kiedy. Dobra, czwarty element, prawdopodobnie ostatni z tych, który potrzebuję do zrobienia. Żeby zrobić młyn, potrzebujemy stosunkowo mało rzeczy. Bo chyba 10 tysięcy złota, 50 drewna i 150 kamienia. I właśnie ten materiał, o którym była mowa. Czyli mało. Dobra, słuchajcie, urodziny Eliota zostały zaliczone. Mamy dzień szósty, w którym chyba nic się szczególnego nie dzieje. Nie, jest spoko. Dzisiaj mamy w miarę wolne. Dobra. Rozejrzyjmy się po domu. Sprawdźmy co w TV. O, Penny nie ma. Ciekawe, gdzie poszła. Duchy są dziś wkurzone. No nie no, kota brak, ale dzisiaj jest ładna pogoda, więc pewnie ło! Jest piwnica! Prawie bym ją przegapił. No pięknie, co to za beczki są? Czemu tu leżą? Wow! Okej, słuchajcie, mogę to rozwalić i podnieść, tylko po co mi to jest właściwie? Czekajcie, może byśmy sobie nakierowali. Use this in the cellar to age products like wine and cheese. Oh fuck, ale grubo, czekajcie. Będziemy postarzać wino i sery. Okej, dobra. Czyli całkiem sensowne. Dobra, zostawiamy to na miejscu. Myślałem, że włożymy tutaj po prostu rzędy kegów, ale jak gdyby postarzanie też jest dobrym pomysłem. Dobra, zobaczmy co się dzieje i gdzie jest Penny. Mamy jakiś list. Dostaliśmy questa od Gasa. Mamy złapać one fresh lobster. Czy będzie nam się chciało? Pewnie nie. Dobra, jeszcze sobie piąty zrobię, wszelki wypadek. Weźmy ze skrzyni w takim razie. O, Penny sobie siedzi tutaj. Sobie znalazło się ciekawe miejsce. Zaraz tam do niej podejdziemy i porozmawiamy. Zostawiam trawę. Biorę kamień i drewno i spadamy do Robin. Cześć Penny. Ej, mega spoko. Nowy dialog, nowe zachowanie. Super, fajnie, że sobie znalazła takie swoje miejsce. Chociaż trochę mnie dziwi ten spot w ogóle, tak. Skąd się to wzięło? Dlaczego to akurat tu zostało dodane? I do czego są te donice? Bo nie chcę mi się wierzyć, że do niczego. Prawda, kocie? No, dokładnie. Dobra, czekaj, weźmiemy konia. Zapatajamy na koniu. Chodź tu do mnie. Lecimy. Dobrze. Wszystko mam. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, że cztery te klouty są potrzebne. O, robaczki. Ostatnio mi wypadł w końcu nowy artefakt, więc teraz już nie będę ignorował. Jakoś nagle znowu zaczęły lecieć. Zauważyliście, że naprawdę przez tam ponad miesiąc nie było ich prawie wcale? Pusto. 8:50, za 10 minut otwiera się sklep. Jestem już gotów, możecie... Pięknie. Witam, wjeżdżam. Construct Farm Buildings i jadę w kierunku... Mila. 4. Dobrze, czyli no, nawet mniej kasy, zobaczcie, mówiłem 10 tysięcy, to jest 2,5. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś to upchnę. Mam nadzieję, że tak. Zawsze mogłoby stać tutaj. Kocie, chcesz? Przynajmniej nie będziesz mi jakoś uciekał na boki. Ja myślę, że to jest dobre miejsce. Nie zasłania mi tego totemu, w razie czego kota mi nie zasłania. A kot będzie miał tam jakoś tak przytulniej, mi się wydaje. Tylko przez kilka dni będzie mu tam trudno żyć. W czasie, kiedy Robin będzie mu tam nawalać tym młotkiem. Dobra, z Robin już nie muszę gadać. Mamy 10 gwiazdek. Zobaczmy, jak mi idzie z resztą. Z Penny mam te 13 właściwie, chyba już. A może nie? Shane.
Muszę mu wręczyć bukiet, może dzisiaj mu kupimy i wręczymy. Clint, no też już ładnie, Maru ładnie, Hailey ładnie, Sam ładnie, Elliot. Z Elliotem całkiem blisko. Najgorzej, no tak jak widać, Sandy i tak dalej. To skoro już tu jesteśmy, idziemy się przywitać z... przepraszam bardzo. Z krasnoludem. Potem skoczymy do Clinta, z Clintów do kanałów. Jakoś to będzie. Tak to jakoś mniej więcej rozgryziemy. A ciekawe, czy ten koleś z kanałów, w takim razie skoro on lubi jajko wojdowe, to czy będzie szanował majonez wojdowy? No tak, tacy sobie słuchaj jesteśmy. Dobra, z nim dobiliśmy do 5 gwiazdki, a jeśli dobrze was rozumiałem, to musimy dobić jeszcze do 4 gwiazdki z kolesiem z kanałów i wtedy oni będą mieli swoją wspólną scenkę. Town. Scenka, kolejna. Co się dzieje? Z kim? Kto będzie bohaterem? Emily? Tak, na to wygląda. O, kolorowe ptaki lecą. O, dziwny dźwięk. Papa, kolorowe ptaki, pomachała im jeszcze. Twoi przyjaciele, co? O, ja się z tą wariatką chcę żenić? Serio, rozwalił jej się o szybę. Zlutowała go. Wiesz, ile to zarazków przynosi ze sobą? Oddaj to weterynarzowi. Jezu, to nie jest chomik. But as a token of respect, she didn't give the bird a name. Ciekawe. Okej. Zajrzymy tam zaraz, zobaczymy o co chodzi. Tylko z Clintem się oczywiście przywitamy. Cześć, Clint. Czyli czekajcie, po tej rozmowie już mam fulla z Clintem? Clint. Nie, dobra, z nim jest 10. Czyli ja namieszałem. Dobra. Cześć, Louis. Tak sobie, słuchajcie, klikam na tych ludzików, bo właściwie... O, cześć, Kent. Bo być może, słuchajcie, pojawiły się po prostu jakieś nowe dialogi. Siema. Czy ja z nim mam? Czy on już dostał ode mnie bukiet? Shane nie dostał. Dostał, dobra. Czyli z nim już mam drogę wolną do 10 gwiazdek. Ty od razu będziesz sprzedawał, nie? Nie chcesz mi nic dawać. O nie, pogadałeś, super. On Fridays I stay silent as a sign of devotion to Joba. Joba czy Joba? Joba chyba się mówi, nie? Ciekawe. O, w ogóle możemy kupić u niego to, co on sam lubi. I lunch farmera, plus 3 do farmingu. Void egg już rzucam do ekwipunku. Proszę bardzo, prezent dla ciebie w dniu dzisiejszym. Serio? Okej, dobra. To ja cię tu rozpieszczać widzę, próbuję. Myślałem, że jeszcze nic nie dostałeś w tym tygodniu. No, niestety ja mam zbyt długie przerwy między tymi odcinkami. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, tylko jak gdyby aktualnie nie mogę sobie pozwolić na więcej. Wierzcie mi, że żałuję. Dobra, cześć Hailey. Co powinnaś zrobić? Relax and read a magazine. Stop being a selfish crybaby. Watercolor painting. Weźcie może, nie wiem, no, tego nie mogę jej zaproponować, bo to będzie niemiłe. To
Zbyt leniwe. No spróbujmy z tym. To mi jakoś do niej nie pasuje, ale zobaczmy. O, ciekawe. Podoba jej się pomysł. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że ten pomysł zrealizujesz. A ja idę do Emily, jak zapowiadałem. Mamy kolejną scenkę. Zobaczmy, o co chodzi z tym ptakiem. Faktycznie znalazł sobie swoje miejsce w tym pokoju. Dobra, Emily zaprasza mnie do środka, mówi, że chce mi coś pokazać. I pewnie będzie chodziło o ptaka. Emily pokaże mi ptaka. W zaciszu swojego pokoju. Każe mi się zrelaksować, troszeczkę odpłynąć, oczywiście, żeby uśpić moją uwagę. Puściła kasetę. To się nie może skończyć dobrze. Nie, proszę, nie tańcz. Nie róbmy tego. Emily. Co to jest przed moimi oczami? Kulki na sznurku, słuchajcie, to też się dobrze nie kojarzy. Naprawdę. Kręci tyłkiem. Pokazuje kolanko. Szalona. Co tu robią jabłka i kosmici? Co się właśnie dzieje? Czego ja jestem... Banany! Czego ja jestem świadkiem? Gwiazdki! Jaki random! Co to było, Emily? That was embarrassing. Oczywiście, że tak. Say nothing and do a slow clap. Nie, no powiedzmy, że to było niesamowite, zadziwiające, fantastyczne. W sumie nie było takie złe. Trochę mnie zaszokowała w momencie, kiedy pojawiły się rzeczy na ekranie. No, domyślam się. Może to musiało być dziwne. Spoko. Pa. Naprawdę niezręczne. Ale czekajcie, podejdziemy w takim razie do papugi. Zobaczymy, czy można z nią porozmawiać, kiedy Emily jest w pokoju. No, to była bardzo ciekawa dyskusja. That was for your eyes only, if you know what I mean. Dobra. Co do Emily? No, słowo się rzekło, więc jak gdyby w przyszłym odcinku zostawię wam link do ankiety w opisie do filmiku. Będziecie mogli w tej ankiecie zagłosować, czy chcecie, żebym został z Penny, ohajtał się z Emily, czy też nie wiem, może jeszcze jakaś inna trzecia postać dojdzie w ankiecie, ale prawdopodobnie skupimy się wyłącznie na tych dwóch. I to będzie od was zależeć. Bo tak jak mówię, to wszystko zależy od podejścia do gry, bo jednak wiecie, no powiedzmy sobie szczerze, to są tylko postaci w grze, mnie z Penny nie łączą jakieś szczególne uczucia. Jeśli chcemy poeksperymentować i zobaczyć, jakie są inne możliwości, to jak najbardziej możemy tak zrobić, ale to tak jak mówię, musicie zagłosować. Okej, Hailey jest zdziwiona, że na nas wpadła, kiedy robiła zdjęcia. Co się dzieje teraz? Nagle zaciekawiło ją życie farmera. I podobają mi się zwierzęta. Hailey, co się z tobą dzieje? Ty masz jakiś kryzys w tym momencie? Masz pomysł, no, inicjatywa. Zrobimy selfie. Okej.
przeskoczy... Kiedy zmieniłaś kieckę? To nie jest ta sukienka, prawda? To nie jest sukienka Emily. Zaraz jeszcze zobaczymy. O fuck. To się mogło źle skończyć. To się mogło bardzo źle skończyć, słuchajcie. O nie, to... Nie... Powiedzcie mi, że to jest błoto. Proszę, powiedzcie, że to jest błoto. Powinnaś. Totalnie powinnaś. Do zobaczenia po kilku prysznicach. Cześć, Shane. Jak się trzymasz? Okej. Dobra, słuchajcie. Ja wracam na farmę chyba. A nie, skoczymy jeszcze dzisiaj do lasu. Zobaczymy, czy cokolwiek zmieniło się w temacie tej figury, którą tam, prawda, nakarmiliśmy słodkim owocem. Zobaczymy, czy to był jakiś błąd, czy to nie był błąd. Co tam się porobiło, co tam się działo. Szczególnie, że jest jeszcze w miarę wcześnie. I pozwolę sobie chyba znowu zebrać hardwooda. Dobra. No patrzcie, coś się zbugowało totalnie. O, ale dostałem. No okej, czyli udało mi się przedłużyć ten pasek ponownie, tam z 400... z 409 na 440, czyli całkiem sporo. Ale to nie zmienia faktu, że coś jest tu mocno zbugowane, bo po prostu kolesiowi zebrało twarz. Tak go wykrzywiło, że nie widać, co ma na twarzy. A ja w tym czasie schodzę na dół. I to wszystko. Powiem wam swoją drogą, że sobie ostatnio kupiłem Game Makera. To jest taki bardzo prosty, no, tak naprawdę, program do tworzenia gier. Taki bardzo wizualny. I trochę mi chodzi po głowie, żeby zacząć powolutku, gdzieś tam w wolnym czasie, którego i tak nie mam, zacząć dłubać coś w stylu Stardew Valley, żeby stworzyć sobie taki swój własny świat z własną historią, własną fabułą, bardzo prostą oczywiście mechaniką i tak dalej, ale żeby, no, żeby tchnąć w życie w takie komputerowe dzieło. Bardzo, bardzo by mi się taka opcja podobała. Już kiedyś się troszkę próbowałem bawić w takie rzeczy, z różnym efektem, ale na pewno ogromną satysfakcją. Dobra. Halo, chcę tam podejść. No to niech nie chcecie mi dać podejść, to nie. To gdzieś was mam. Okej. Jestem za tym, żeby wyciągnąć tutaj cranberriesy. Przerzucić je w ten slot, albo właściwie... Tak, możemy to jeszcze zamienić. Niech się majonez tutaj powoli wytwarza. A ja idę robić wino. Chcę robić wino, żeby je postarzać w piwnicy. Czy ja mam tu wiadro? Tak, tu mam wiadro. To jeszcze muszę podejść do skrzyni. Cześć, kocie. To jeszcze muszę podejść do skrzyni i trochę rzeczy w niej zostawić, czyli na przykład drewno, kamień, slajma. Algi sprzedajemy. Tu jeszcze idzie hardwood. Od razu możemy te fanty zebrać. Dobra. Kocie, suń się. Aha, i mieliśmy teraz iść tutaj, żeby zebrać mleko. Dziś to zrobimy. No come on, naprawdę. Dobra. Mały Enziak, w ogóle już mały Enziak nie jest mały. Czujecie to? Urósł.
Gracy. Aha, tu się dźwięk nie pokazał. Dźwięk nie pokazał. Dźwięk się nie odpalił, ale było wszystko ok. Dobra, z tej strony chyba też nic. A kogo my tutaj mamy? Szkoda, że te zwierzaki nie mają jakichś takich swoich cech charakterystycznych, żebyśmy mogli je odróżnić już po prostu patrząc na nie. Dobra, to wszystko z tego co widzę. Idę robić mleko, a z mleko potem, znaczy właściwie sery robić. A potem sery zostawimy w piwnicy. Raz, dwa. Raz, dwa. Ej, w ogóle są teraz z różnym poziomem. Zauważyliście? Wcześniej tego nie było. Że zarówno mleko, jak i produkty, które wychodzą, mają swoje stopnie rzadkości. Tego chyba wcześniej nie było, nie? Ha, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czyli na pewno drożej i taniej się sprzedają. Dobra, mamy 6:20. W sumie byłbym za tym, żeby skoczyć jeszcze tylko na szybko do karczmy i w miarę wcześniej dzisiejszy dzień skończyć. Wczorajszy odcinek mi się mega przedłużył, bo dużo się działo, było dużo scenek, trzeba było dużo nadrobić. Dziś właściwie też trochę tych scenek było, też troszeczkę się przedłużyło, więc czuję się... czuję, że mogę dzisiaj położyć się wcześniej spać. Cześć, witam. Z Kentem gadałem, z Lią nie muszę. Spam nie odpowiada i tak. Z Shane'em też gadałem, czy już tu dzisiaj nic nie osiągniemy? No bo wiesz, na kogo się patrzy, na Emily. Clint się czai na Emily. Myślałem, że to jest jasne dla wszystkich, a widocznie nie jest. Dobra, wracamy szybko do domu, to jeszcze może zdążymy dzisiaj zgarnąć Penny i wręczyć jej prezent. Ładne te kolorki jesienne. Podobają mi się. Jedną sztukę tylko potrzebuję, jeszcze zejdziemy na dół zobaczyć, czy już jest... nie, jest tylko majonez. No, widzicie, są ze złotą gwiazdką. Wydaje mi się, że wcześniej nie były z gwiazdkami. Dobra. Penny, Penny, Penny. Jesteś jeszcze. Proszę cię bardzo, to twój prezent. 13:12. Mua. Teraz pytanie, czy jest... Nie, tu nie ma tej 13. Czy ja już może miałem 13 wcześniej? Chyba miałem. Tak mi się właśnie kojarzyło, ale się... Nie ogarnąłem w momencie, kiedy wlazłem tutaj i zobaczyłem, że jest 12. No. Dobra, słuchajcie, kładziemy się w takim razie spać. Dzień 6 zakończony, jak widzicie, z marnym wynikiem finansowym, ale to nic. Rozpoczynamy kolejny tydzień jesieni. Tydzień drugi. Czeka nas na pewno wiele wrażeń, wiele emocji, a na dziś to wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!